Radio Super FM i Pogoń Sport.net.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Jeżeli przeanalizujemy sobie w ten sposób, że obrońca wykonuje wślizg, dwóch obrońców wykonuje wślizg, dochodzi do kontaktu przed, obrońca nie zagrywa piłki, no to lepszą decyzją w takiej sytuacji na pewno byłby rzut karny. I żałuję, że takiej decyzji z boiska nie podjąłem. Panie sędzio, witamy bardzo ciepło i serdecznie, mimo że w kiepskich nastrojach. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dobry wieczór, witam. I Sebastian Rożkowski i Super FM. No zaczęliśmy od kluczowych słów, które padły podczas tego weekendu. Tak, to kluczowe słowa. Szkoda, że padły dzień po meczu Pogoni Szczecin w Zabrzu z Górnikiem. Duża wrzawa w sieci, duża wrzawa w mediach po tym, co się wydarzyło, po tym, co w zasadzie się nie wydarzyło, czyli nie podyktowano ewidentnego rzutu karnego dla Pogoni Szczecin. Wydaje się, że dzisiaj w XXI wieku, w dobie systemu VAR, tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca i nie mogą mieć miejsca. Tu ewidentny błąd zarówno sędziego głównego, który nie dojrzał faulu w tym pierwszym momencie na boisku, oraz duży błąd sędziów zasiadających w wozie VAR. Myślę, że większy z sędziów zasiadających w wozie VAR, no bo oni mają wszelakie instrumenty, aby tę grę przerwać. Zdecydowanie, tym bardziej, że widać tutaj praktycznie w każdej powtórce, którą zaprezentowała stacja Canal Plus, no ten faul. To widać gołym okiem i nie dziwię się słowom, które wypowiedział Dariusz Adamczuk, które znalazły się na oficjalnej stronie klubu, że odechciewa się w takich momentach robienia tego wszystkiego. No to jest kluczowa faza sezonu, gra o trzecie miejsce, o medal. Ten medal w tej chwili mocno Pogoni odjechał właśnie przez to, że tego rzutu karnego nie było. Wiadomo, rzut karny to nie jest gol. I tutaj jeszcze bramkarz mógłby obronić, strzelający mógłby nie trafić, ale z drugiej strony też umówmy się, no jest to duża, bardzo duża szansa na gola. Najczęściej no, ten rzut karny jednak zamieniany jest na trafienie i zupełnie inaczej mogło się to wszystko potoczyć. Jednak no, też nie możemy w 100% zrzucać wszystkiego tego na błąd sędziowski, chociaż jest on oczywiście rażący, mocno bolący nas kibiców, na pewno mocno bolący klub, no bo to jest 4 miliony złotych około różnicy pomiędzy trzecim a czwartym miejscem w tabeli. To musimy pamiętać, to jest dwóch albo trzech naprawdę bardzo dobrych ligowców na kontraktach, jeśli chodzi o cały sezon. To, co powiedziałeś, umiesz liczyć, licz na siebie. Myślę sobie, że spokojnie mogło być już zdecydowanie wcześniej 2-0 dla Pogoni i wtedy o tym karnym w ogóle byśmy nie rozmawiali, tylko byśmy rozpływali się w zachwytach, jak to wspaniale Pogoń wygrała w Zabrzu. Tak, no były klarowne sytuacje. Była sytuacja Luki Zachowicza, była sytuacja Aleksa Gorgona. Ja też oczywiście jako kibic Pogoni oczekuję, że 100% tych dobrych sytuacji będziemy wykorzystywać, no ale tak w piłce się niestety nie dzieje i tutaj ta skuteczność znów nie była po naszej stronie. Nie udało się trafić do siatki rywali i Górnik też miał swoje okazje. Też, fantastyczna interwencja Malca. Tak, nie powiemy, którą częścią ciała głośno, bo nie wypada. Tam z tyłu. Tak, fantastyczna interwencja Mariusza Malca. Ogólnie był to świetny mecz dla postronnego widza. Kolejny zresztą, bo mówimy tak chyba o ostatnich dwóch albo trzech spotkaniach w wykonaniu Pogoni Szczecin, że te mecze mogą się podobać, że to może być reklama rozgrywek, no bo te mecze są pełne emocji, są pełne zwrotów akcji. No tutaj w Zabrzu tak naprawdę no, była to wymiana taka bokserska, cios za cios. Pierwszy taki trafiony cios wyprowadzony przez drużynę z Zabrza. Pogoń potrafiła odpowiedzieć, no i później gdzieś no, sędzia nie zauważył tego jednego faulu, który mógł zaważyć na całym przebiegu tego spotkania, na końcowym rezultacie tak naprawdę tego spotkania i tego szkoda, bo na pewno w tej chwili tych trzech punktów ligowej tabeli brakuje. Jak zwykle porozmawiamy o personaliach. Kto dla ciebie na plus, a kto na minus? A, szkoda jeszcze, że Stypica nie strzelił bramki głową, było blisko. Było blisko, tak. Poszedł Dante w pole karne i była taka jedna okazja. Kogo wyróżnić? Na pewno Mariusz Malec, który wskoczył do składu i moim zdaniem zaprezentował się bardzo przyzwoicie. Leonardo Kutris, kolejny już raz na wysokim poziomie. Dobra zmiana Pontusa Almquista. Próbowano wykorzystać gdzieś tę jego szybkość,
sposób gry Pogoni po jego wejściu na boisko trochę się zmienił, taki bardziej bezpośredni, na trochę więcej takich długich piłek na wolne pole, gdzie on mógł się pościgać z Szcześniakiem, Kryspinem Szcześniakiem, zawodnikiem Pogoni Szczecin wypożyczonym do Górnika Zabrze. No ale też solidny występ, jeżeli pytasz o portowców, no to Kryspin Szcześniak, który w dwóch sytuacjach dobrze Pontus Almqvista gdzieś zastopował, raz się nie udało i Pontus strzelił gola. Jeżeli mamy wyróżniać, no to myślę, że to jest takie grono. No i oczywiście Kamil Grosicki. Kolejny mecz bez gola i bez asysty, ale Kamil Grosicki tak naprawdę mógł ten mecz skończyć z dwoma asystami, co najmniej. Albo tym strzałem z rzutu karnego, bo podejrzewam, że to on byłby egzekutorem tej jedenastki, jeżeli byłaby ona podyktowana. I to też na pewno jakiś taki solidny występ z jego strony. No ale ostatecznie niestety, no nie możemy cieszyć się z trzech punktów. Mamy dzisiaj troszeczkę takie minorowe nastroje. Możemy analizować to, co może się wydarzyć w najbliższą sobotę, rozpisywać różne scenariusze, ale mieliśmy wszystko w swoich rękach, no i teraz już tak niestety nie jest. Czy wiadomo już co z Kryspinem Szcześniakiem? Gdzieś przeczytałem, że decyzji jeszcze w Zabrzu nie podjęto, tak? Jeśli chodzi o prawo pierwokupu tego piłkarza, opcja, o ile się nie mylę, wygasła z końcem kwietnia, więc pewnie pozostaje już tylko opcja tego, żeby jednak spróbować z Pogonią rozmawiać, jeżeli będzie oczywiście chęć ze strony Górnika Zabrze, aby tego piłkarza wykupić, jednak on był w takim mocnym odwrocie, w takim mocnym odwrocie, jeśli chodzi o sytuację swoją w Górniku w rundzie wiosennej. Teraz troszeczkę kontuzji w drużynie Zabrza spowodowało to, że zaczął on łapać minuty, ale go bardzo długo na boisku nie było i wydaje mi się, że gdzieś tam w pewnym momencie w Zabrzu z niego już zrezygnowano, bo ta kwota wykupu też nie była mała, no bo to jest zdolny chłopak. I gdzieś tam w Zabrzu myślę, że z niego zrezygnowano. Zobaczymy, jak będzie wyglądała jego przyszłość. Pewnie gdzieś lada dzień się to wszystko wyjaśni. Jeśli chodzi o niego, to byłaby to ciekawa opcja na to, aby poszerzyć wachlarz możliwości dla trenera Jensa, zwłaszcza, że prawdopodobnie odejdzie Kostas i byłby ciekawą opcją czy do środka obrony, czy na skrzydła, do środka Valquist. Byłby czwartą opcją do grania i wiemy, że rok temu Kryspinowi taka sytuacja się nie odpowiadała. Nie godził się na to, żeby być czwartym piłkarzem do grania i dlatego też wyszła ta opcja z wypożyczeniem do Górnika Zabrze z opcją wykupu. Zobaczymy, jak zmieni się jego postrzeganie tak naprawdę po roku. Połowie roku trochę straconym i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Na pewno Darek Adamczyk trzyma tutaj rękę na pulsie i może on być jakąś ciekawą taką alternatywą. Oczywiście też patrząc na koszty, tak? Bo wiadomo, że kontrakt Kryspina Szcześniaka no nie będzie równał się kontraktowi Kostasa, który był jednym z większych w klubie i tutaj pod tym kątem na pewno byłaby to jakaś dość duża oszczędność. Śmiesznie wygląda stadion w Zabrzu bez czwartej trybuny, ale tam kibice są już zadowoleni, bo ta budowa lada dzień ruszy. Tak, w tej chwili jest tam, widziałem zdjęcia, nie byłem w Zabrzu teraz akurat na tym meczu, ale widziałem zdjęcia podesłane przez kolegę, który był. No, na razie jest to po prostu ogrodzony teren. Tak troszeczkę prześmiewczo wysłał mi plac budowy z takim dopiskiem. Zdjęcie po prostu ogrodzonego trawnika po trybunie, która tam kiedyś taka była, taka zabytkowa, nie wiem, czy ją pamiętasz, tak. W Zabrzu. No w tej chwili jest tam tylko trawnik. Trawnik to też duże słowo, bo to po prostu plac porośnięty trawą. I na pewno fantastyczna atmosfera, bo to nawet z transmisji telewizyjnej dało się odczuć, że stadion w Zabrzu żyje. Zresztą już kilka razy miałem okazję być w Zabrzu. Nie przy takiej frekwencji, jaka była teraz na meczu z Pogonią, tym ostatnim, ale tam zawsze naprawdę ten doping no, powoduje ciarki na plecach. Kibice Górnika robią fantastyczną atmosferę. Tutaj też dobrze pokazali się kibice Pogoni, którzy w sile 460 osób skorzystali z gościnności kibiców z Zabrza i pojawili się na stadionie, mieli okazję dopingować Pogoń. Wracali do domu na pewno smutni, ale no, wiemy, że wszystkie te przeżycia z wyjazdów pozostają i po sezonie przychodzi taki moment, kiedy można sobie powspominać z kolegami te wszystkie wspólne eskapady i gdzieś tam będą wspominać to z uśmiechem. Na dziś jednak no niestety wróciliśmy bez punktów i ze smutnymi minami. To teraz zostawiamy pierwszy zespół Pogoni. No i jest czym się chwalić w temacie naszych rezerw. Jest czym się chwalić. Wygrana drużyny Pawła Ozgi 5-0 z Gdańskiem Gdańsk. My tutaj już te takie nazwy tych czołowych klubów w trzeciej ligi powtarzamy co tydzień tak naprawdę. Mówiliśmy o tym, że to taki kluczowy moment dla drugiej drużyny Pogoni Szczecin. Wygrana z Polonią Środa Wielkopolska bardzo okazała. Remis z liderującą Olimpią Grudziądz. No i teraz wygrana z Gdańskiem Gdańsk. Wykorzystaliśmy takie potknięcie Olimpii Grudziądz, która przegrała w Bydgoszczy z Zawiszą. Tak, mówiliśmy, że liczymy na Zawiszę, no i
Proszę bardzo. Tak, udało się. 1-0. I co ciekawe, były zawodnik Pogoni Szczecin, Michał Graczyk, strzelił gola na wagę 3 punktów dla Zawiszy. Może niewielu takiego piłkarza pamięta, ale grał on w juniorach, grał on w drugim zespole, teraz jest piłkarzem z Zawiszy Bydgoszcz. No i pomógł trochę swojemu byłemu klubowi. 3 punkty, 5 kolejek do końca. Jeśli chodzi o Olimpię, oni będą mieli jeszcze kolejkę, w której będą pauzować i dopiszą sobie 3 punkty za mecz z Unią Janikowo, ale mają do rozegrania jeszcze mecze z Polonią Środa Wielkopolska i z Gdanią Gdańsk. Także jeżeli drużyna Pawła Ozgi będzie dalej szła z takim ogniem do przodu, no to jeszcze tutaj troszeczkę może się wydarzyć i pamiętać trzeba, że drugi zespół Pogoni Szczecin ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań właśnie z Olimpią Grudziądz. 2-1 było bodajże, tak? Tak. Panie nie grały w ten weekend, była przerwa, ale to nie znaczy, że nic w Pogoni Kobiecej się nie działo, no bo szef przedłużył kontrakt. Przedłużył Robert Dymkowski kontrakt, fajnie. Widać, że Robert też potrzebował takiego czasu po rozpoczęciu pracy z kobiecą drużyną Pogoni Szczecin, aby poznać specyfikę tej codziennej pracy z kobietami. Zresztą mówi tutaj w naszym studiu, że troszeczkę się to różni i że trzeba do pewnych rzeczy się dostosować, no bo wiadomo, no jest inna fizjonomia mężczyzn, inna u kobiet. Robert Dymkowski o tym tutaj w naszym studiu opowiadał. Udało się po pół roku, to się troszeczkę zazębiło. Mieliśmy dużo radości w tych meczach, które rozgrywano w 2023 roku i mam nadzieję, że ta dobra praca będzie też skutkować dobrymi wynikami w kolejnym sezonie, no bo gdzieś apetyty na pewno będą rosły. Drużyna rozbudziła te apetyty taką dobrą wiosną, półfinałem Pucharu Polski Kobiet, grą o 4. miejsce w lidze. Zobaczymy, jak to się skończy, bo przed nami właśnie mecz ze Śląskiem, który może być takim kluczowym w tym momencie, jeżeli udałoby się go oczywiście wygrać, ale we Wrocławiu na pewno łatwo nie będzie. O tym zresztą jeszcze pewnie za chwilę będziemy rozmawiać w dalszej części naszej audycji. Tak jest, zgadza się. Najpierw jednak dowiemy się, kto został super piłkarzem meczu w Zabrzu. Dowiemy się tego już za chwilę. Zostańcie z nami. Super piłkarz meczu. To już teraz czas poznać wyniki plebiscytu na super piłkarza meczu w Zabrzu. Jak z ankietami? Całkiem nieźle, 3721. I jak zwykle pierwsza piątka, jedziemy, miejsce piąte. Aleksander Gorgon z notą 5,82. Pozycja czwarta. Marcel Wędrychowski, 5,91. Miejsce trzecie. Leonardo Kutris, 6,35. Miejsce drugie. Dante Stipica, 6,49. I pozycja pierwsza. Pontus Almqvist z notą 7,09. To jest super piłkarz meczu Górnik Zabrze Pogoń Szczecin, a już za chwilę u nas pomeczowe wypowiedzi i to nie tylko trenerów obu drużyn. Nie tylko trenerów obu drużyn, bo usłyszymy przede wszystkim wypowiedź Tomasza Kwiatkowskiego nagraną przez stację Kanal Plus dzień po meczu w Zabrzu, gdy pracował na wozie VAR w Płocku. Co dokładnie ma do powiedzenia o tym, co wydarzyło się w Zabrzu, w tej jednej feralnej sytuacji, posłuchajcie już za chwilę. A później kilka ważnych wieści z klubu przedstawi Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Z mojej perspektywy przede wszystkim oceniałem to, co się wydarzyło po zagraniu piłki przez Wędrychowskiego, czyli widziałem zawodnika, który zagrał piłkę, wydawało mi się, dokładnie w taki sposób, w jaki chciał. I później doszło do kontaktu. Wydawało mi się, że ten kontakt był znikomy, czyli co najwyżej nieostrożny, natomiast dla mnie w takich sytuacjach to nie jest przewinienie, bo w żaden sposób nie wpłynęło to na jakość zagrania. Natomiast przyznaję, że po analizie dzisiaj w domu, wczoraj wieczorem na laptopie, nie oglądając tego gdzieś na telefonie, nie dostrzegłem kontaktu, który jest również przed strzałem i on jest dla mnie kluczowy. To znaczy Jokota najpierw prowokuje, inicjuje kontakt z napastnikiem, z jego lewym kolanem. I oczywiście możemy się spierać, czy dalej wpłynęło to na jakość zagrania. Ale z drugiej strony, jeżeli przeanalizujemy sobie w ten sposób, że obrońca wykonuje wślizg, czy dwóch obrońców wykonuje wślizg, dochodzi do kontaktu przed, obrońca nie zagrywa piłki, no to lepszą decyzją w takiej sytuacji na pewno byłby rzut karny. I żałuję, że takiej decyzji z boiska nie podjąłem. Ja dokładnie opisałem sędziemu VAR, jak widziałem tą sytuację i być może nawet sfokusowałem go bardziej na to, co się wydarzyło po zagraniu piłki. Sędziowie VAR na pewno analizowali to dokładnie, to znaczy tak, analizowali to, co się wydarzyło po strzale, natomiast subtelny kontakt Jokoty ich zdaniem nie wpłynął na jakość zagrania i dlatego nie zarekomendowali on w interview.
No, trzeba pamiętać, że jednak z tym on-fieldem to nie jest tak, że sędzia wybiera sobie moment, kiedy chce oglądać. Po prostu najpierw jest czucie sędziego z boiska. Dla mnie to nie był karny i mówię, no tutaj, tu jakby to był punkt wyjściowy. Sędziowie VAR nie doszukali się clear and obvious mistake i dlatego tego on-fielda finalnie nie było. Żałuję, no z perspektywy czasu żałuję. We are very disappointed about the result. Jesteśmy bardzo rozczarowani, jeżeli chodzi o wynik. Myślę, że zawodnicy Pogoni zrobili dzisiaj wszystko, żeby to wyglądało dzisiaj inaczej. Każdy zawodnik zrobił dzisiaj wszystko, co mógł, by to odmienić i dlatego z tego powodu jestem dumny, a zawiedziony jestem z powodu wyniku. Powiem tak, trochę byłem nie wystraszony, ale pełen obaw, że ten mecz zawiedzie kibiców. Bo pierwsza połowa to były troszkę takie szachy, optyczna przewaga Pogoni, która gra naprawdę dobrze piłką. Myśmy mieli też cierpliwość, żeby czekać na swoją sytuację i ją mieliśmy znakomitą. Daje Okoty w końcówce pierwszej połowy. No natomiast w drugiej połowie już wydaje mi się, że jedni i drudzy poszli na całość. Było mnóstwo wymiany ciosów, sytuacji podbramkowych. Niektóre sytuacje mi się nie podobały, bo chodzi mi przede wszystkim o to, że nas kontrowali w wielu momentach, grając u siebie na własnym boisku. No, tych sytuacji powinno być zdecydowanie mniej albo w ogóle, ale moim zdaniem jest to po prostu no, trochę brak doświadczenia w takich sytuacjach, żeby wykorzystać moment, kiedy się prowadzi z taką drużyną jak Pogoń, która na pewno pójdzie do przodu, która będzie angażowała wielu zawodników w akcje ofensywne i to trzeba lepiej wykorzystać. Natomiast skończyło się fajnie, zwycięstwem i ta druga połowa na pewno nie zawiodła kibiców, a atmosfera, jaką stworzyli, była fantastyczna. Trzeba im tylko za to pogratulować, bo na pewno zawodnikom grało się super. Wieści z klubu. Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin. Przed Pogonią Szczecin ligowe ostatki, ale zarazem bardzo ważny mecz. Pogoń Szczecin gra w ostatniej kolejce z Radomiakiem Radom i będzie to spotkanie, które mamy nadzieję zdecyduje o kolejnym medalu Pogoni Szczecin. Co prawda portowcy nie będą mieć już wszystkiego we własnych nogach, ponieważ przed rozpoczynającą się ostatnią kolejką Ekstraklasy są jeden punkt za Lechem Poznań. Natomiast dalej zwycięstwo Pogoni Szczecin i przegrana bądź remis w korespondencyjnym pojedynku Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok dałaby portowcom trzeci brązowy medal z rzędu, dlatego też należy skupić się na sobie i na chwilę nie myśleć o tym, co dzieje się na boisku w Poznaniu, a skoncentrować się na zwycięstwie. Zapraszamy kibiców Pogoni Szczecin już tak naprawdę od godziny 15:30, najlepiej od strony parkingu przy ulicy Witkiewicza, tam specjalna strefa relaksu i zabawy dla wszystkich, którzy zdecydują się tego dnia nieco wcześniej przyjść na stadion, między innymi dobra muzyka od jednego z naszych partnerów, między innymi strefa gastronomiczna, czy też wielka tarcza Turbo Kozaka, gdzie będzie można przetestować skuteczność i celność swoich strzałów, a także parę innych mniejszych atrakcji. Natomiast warto przyjść już wcześniej, żeby spędzić w takiej piknikowej atmosferze ten czas przedmeczowy. Jeżeli chodzi o sam mecz, to wokół niego mamy nadzieję, będzie działo się również dużo, mamy nadzieję, bo mówię o tym, że jeżeli faktycznie ziściłby się ten pozytywny dla Pogoni Szczecin scenariusz, to po meczu będzie miała miejsce oficjalna ceremonia medalowa, natomiast jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma co w tej chwili dzielić skóry na niedźwiedziu, należy się najpierw skoncentrować na tym, co na boisku, zrobić to, co portowcy muszą zrobić, a więc wygrać spotkanie z Radomiakiem, a wtedy będziemy mogli zastanawiać się i zerkać na Poznań, jakim wynikiem skończyło się tam spotkanie Lecha. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM.
Ostatnia, 34. kolejka spotkań przed nami. Wszystkie mecze 27 maja o 17.30. Dla nas kluczowy mecz z Radomiakiem w Szczecinie. No i drugi pojedynek, na który będziemy spoglądać. Lech Poznań kontra Jagiellonia Białystok. Przede wszystkim mecz w Szczecinie jest tutaj najważniejszy. My musimy zrobić swoje. Dopiero później będziemy patrzeć na to, co dzieje się w Poznaniu. Bilety wyprzedane. Mam nadzieję, że komplet publiczności zjawi się na stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie. Powinniśmy też ugościć sporą grupę kibiców Radomiaka Radom, którzy wybierają się do Szczecina pociągiem specjalnym. Zobaczymy, w jakiej ostatecznie sile stawią się tutaj na naszym obiekcie. My musimy wygrać. My musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 3 punkty i po końcowym gwizdku, jeżeli faktycznie uda się te 3 punkty zdobyć, no to pewnie gdzieś będziemy wyciągać telefony i nerwowo sprawdzać, jaki wynik jest w Poznaniu. Lech nie może wygrać. Remis i porażka Lecha przy naszej wygranej daje nam brązowe medale, także na pewno takie dodatkowe emocje będą nam tego dnia towarzyszyć. No ciężko jest mi sobie dzisiaj wyobrazić, że Lech miałby nie wygrać u siebie z Jagiellonią, która nie gra już o nic tak naprawdę i naprawdę trudno mi sobie to wyobrazić, no ale może Mark Gual gdzieś tam jeszcze będzie chciał poprawić swój dorobek strzelecki i ukąsi Bednarka raz, dwa, a może 3, a nawet może niech strzeli 5. Nie mam nic przeciwko. W ogóle ciekawa kolejka zapowiada się, jeśli chodzi o frekwencję. Mecze u siebie to jest rzadkość, grają i Lech, i Legia, i Pogoń, i Widzew. Fantastyczna kolejka przed nami i wszystko wskazuje na to, że to będzie jakiś tam kolejny rekord ligowy, jeśli chodzi o kolejkę. Cieszymy się z tego, że mamy możliwość w tym uczestniczyć, no bo frekwencja na Pogoni też podkręca wszystko to, wszystkie te statystyki ekstraklasy. Cieszmy się z tego, bo to jest naprawdę mega fajna sprawa. Przychodźmy na stadion, dopingujmy Pogoń, bo Pogoń wiosną też dała nam sporo powodów do radości. Były fajne, wygrane mecze. Były mecze nerwowe, ale też wyszarpane zwycięstwa. Teraz się nie udało, ale to nic jeszcze nie znaczy. Przychodźmy na Pogoń, bo te puchary mamy. To był taki cel minimum i on został spełniony. A czy będzie medal? Wszystko okaże się w sobotę wieczorem. Wczoraj ktoś napisał w komentarzach u ciebie, że tak naprawdę ten medal, jeżeli go nie będzie, to przegraliśmy w spotkaniach ze Śląskiem Wrocław, bo to jest zespół, który 2 razy nas pokonał. Tak, pokonał też Lecha Poznań. Mm-hmm. 2-krotnie, a nawet 3-krotnie, bo jeszcze Puchar Polski. W Pucharze Polski. Faktycznie, no Śląsk jakimś cudem no, urwał nam 2 razy po 3 punkty. No, wiadomo, we Wrocławiu no, nam nie idzie od lat. Ja nie pamiętam meczu, który byśmy tam wygrali. To były moje początki kibicowania na stadionie, gdy ostatni raz wygrywaliśmy ze Śląskiem we Wrocławiu, jeszcze na starym stadionie, no bo ten nowy to jest przeklęty jakiś. No niestety przeklęty jest też to Zabrze, w którym graliśmy ostatnio, no ale wracając do tego, o czym mówisz. Sezon ułożył się tak, a nie inaczej, że taką mamy w tej chwili sytuację w tabeli. Przyjdzie czas na analizy. Szkoda troszeczkę tych punktów potraconych na początku wiosny, bo później to wszystko się zazębiło i Pogoń potrafiła przepychać te mecze, w których nawet nie szło. A przecież przypomnijmy sobie, że w pierwszym wiosennym meczu w Łodzi strzeliliśmy 3 bramki, nie wygraliśmy spotkania. Transfery z klubu i do klubu to jest temat, który na pewno będzie bardzo gorący i bardzo często grany po ostatnim meczu z Radomiakiem, ale na dziś. Co wiemy, a czego możemy się spodziewać, twoim zdaniem? Z informacji, jakie posiadam, wynika, że no, nie będzie przedłużona umowa z Konstantinosem Triantafylopoulosem. Rozmowy z Grekiem odbyły się jeszcze jesienią, gdzie podjęto decyzję, że kontrakt zostanie wypełniony, ale nie będzie przedłużony. Obie strony na to przystały. Kostas no, spędził fantastyczny czas tutaj w Szczecinie, 110 spotkań, 5 strzelonych bramek. No, był na pewno ważną postacią w budowie tej mocnej Pogoni, bo z Benedictem Cechem przez 2 pierwsze sezony no, tworzyli mur, który naprawdę ciężko było przebić i oczywiście z Dante Stipicą. No, był taką postacią na pewno bardzo wyrazistą. Pamiętamy te wszystkie jego miny, wyciągany język, masę tatuaży po prostu na całym ciele i na pewno no, był taką postacią, którą zapamiętamy tutaj na lata, a dziś no wszystko wskazuje na to, że tego piłkarza nie będzie. Zresztą pojawiły się już informacje w greckiej prasie, że Ofi Kreta, obecnie 9. zespół tamtejszej Superligi, jest mocno zainteresowany tym, aby piłkarz po zakończeniu współpracy z Pogonią wrócił do Grecji i związał się z tym właśnie klubem. Kto jeszcze? Michał Kucharczyk, tak? Jego to zapamiętamy z kolei z tej bomby w meczu z Zagłębiem. No kilku takich tak naprawdę bardzo ważnych bramek. Ja pamiętam taki rzut karny w meczu ze Śląskiem, gdzie myślałem, że ta piłka nie wtórla się koniec końców do bramki, ale Michał dał nam wtedy też bardzo ważne 3 punkty. Pierwszy sezon i pierwsza runda to taki najlepszy czas Michała Kucharczyka w Pogoni. No i tutaj też wszystko wskazuje na to, że umowa z piłkarzem nie zostanie przedłużona. Pożegnamy się po tych 3 latach. 2 brązowe medale na pewno są jego udziałem. Oby 3. także, bo jesienią był ważną postacią w zespole
Jensa Gustafsona. Gdy był tylko zdrowy, to w tej kadrze meczowej był. Dostawał swoje szanse, swoje minuty na grę. No, półrocze ostatnie stracone przez kontuzję. Pozostaje Michałowi tylko życzyć jak najszybszego powrotu na boisko i obyśmy jeszcze się spotkali gdzieś w Ekstraklasie. Kto jeszcze może odejść, twoim zdaniem? Wszystko wskazuje też na to, że z Pogonią pożegna się Pontus Almqvist. On jest w tej chwili, tak jak wszyscy doskonale wiemy, wypożyczony na tych zasadach wojennych spowodowanych atakiem Rosji na Ukrainę z rosyjskiego klubu i wszystko wskazuje na to, że no, po prostu Pogoni nie będzie na Pontusa stać. Pontus raz, że musiałby zostać wykupiony, bo ma jeszcze roczny kontrakt ze swoim obecnym klubem, z którego do Pogoni jest wypożyczony, a dwa, no też piłkarz na pewno liczy na spore uposażenie w dłuższym okresie czasu, a Pogoni no, w tej chwili na to nie stać. Zobaczymy, może coś tutaj w tej kwestii się zmieni, ale z tych informacji, które mam na dziś, no to z Pontusem także będziemy się żegnać. No i to jest taka lista trzech piłkarzy, którzy z Pogoni mają odejść i na ten moment nic więcej nie słychać o innych ruchach, jeśli chodzi o te z klubu. To jak teraz patrzysz na tę kadrę i na ten skład, to na jakich pozycjach na gwałt potrzebne są wzmocnienia przed nowym sezonem, żeby nadal liczyć się w walce o czołowe lokaty w Ekstraklasie? Z pewnością potrzebny jest napastnik. Rosły? Rosły. Do pary z Luką Zachowiczem potrzebny jest napastnik i to jest mus, bo z samym Luką w kadrze zostać nie możemy. Zresztą wiemy, że też Luka nie jest takim typowym napastnikiem, który dobrze sobie radzi w polu karnym, w ekstraklasie. Nie strzela jakiejś takiej zatrważającej liczby goli i potrzebujemy tutaj wzmocnić tę pozycję i myślę, że to jest taka podstawa. No i też już pojawiały się informacje o tym, że szukamy piłkarza do środka pomocy, takiego piłkarza bardziej defensywnego, kogoś, kto mógłby ponaciskać na Damiana Dąbrowskiego, tutaj wzniecić troszeczkę rywalizację na tej pozycji i myślę, że to będą dwa takie klucze, jeśli chodzi o obecną kadrę. Oczywiście uzależnione jest to też od tego, czy któryś z piłkarzy na przykład zostanie wytransferowany, tak? Bo też może się to oczywiście zdarzyć. Na ten moment nie ma jakichś wielkich informacji. Wiadomo, że Mateusz Łęgowski, Marcel Wędrychowski, Sebastian Kowalczyk gdzieś wzbudzają zainteresowanie. Przyjeżdżają skauci, oglądają, pytają, ale nie przekłada się to póki co na oferty na papierze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i te dwie pozycje, to myślę, że to jest taki mus, który Pogoń musi wykonać, żeby wzmocnić zespół, żeby on też cały czas był na tyle silny, żeby grać w tej ligowej czołówce. Naszym zawodnikiem jest także jeszcze wciąż Kostosz. Tak, ale tam Korona Kielce ma opcję wykupu i z tego co wiem, to już nawet zimą zostało ustalone, że piłkarz zostanie wykupiony. Zostawiamy pierwszy zespół Pogoni Szczecin, teraz koncentrujemy się na rezerwach. Przed nami pięć najważniejszych kolejek tego sezonu. Pogoń 2, Szczecin wciąż w grze o awans do drugiej ligi. No i przed nami kolejna kolejka spotkań. Gramy mecz wyjazdowy z drużyną Stolem Gniewino. Patrzę na tabelę, szukam, widzę ich, są na miejscu 13. Liczymy na 3 punkty. Liczymy na 3 punkty. Fajnie by było, żeby drużyna Pawła Ozgi na wyjeździe potwierdziła tę dobrą formę z ostatnich domowych meczów, czyli tak naprawdę bardzo mocno i wysoko wygranych z Polonią Środa Wielkopolska i z Gdynią Gdańsk. Na pewno jesteśmy faworytem, no jeżeli chcemy naciskać na Olimpię Grudziądz, no to tutaj musimy wygrać, ale to pierwszy z dwóch meczów ligowych, które mamy do rozegrania w tym tygodniu, jeśli chodzi o drużynę trzecioligową. Potem świt u nas. Derby. Pierwszy z dwóch meczów ze Świtem, bo to też jest ważne. Kilka dni później zagramy pucharowy pojedynek ze Świtem z Kolwin w półfinale regionalnego Pucharu Polski. Jestem ciekaw, jak Świt podejdzie do rywalizacji z Pogonią, czy postawi się tutaj mocno drużynie Pawła Ozgi, no bo Pogonią ostatnio troszeczkę ten Świt ogrywała i w pucharze, i w lidze i będą chcieli się zrewanżować, czy może będą chcieli może troszeczkę pomóc, żeby jednak tą Pogonię wypchnąć wyżej do drugiej ligi i może w troszeczkę zmienionym składzie personalnym wyjdą na to spotkanie. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, chociaż jak znam prezesa Adamczaka, prezesa Świtu, no to tutaj pobłażania nie będzie. Będzie chciał, żeby jego drużyna okazała się od Pogoni lepsza, żeby pokazać, że to Świt jest taką drugą siłą piłki w Szczecinie. Olimpia Grudziądz, tak jak powiedzieliśmy, najpierw wygra walkowerem z Unią Mianikowo, która nie zgłosiła się do rozgrywek wiosną, a potem ten zespół ma spotkanie z Kartuzją Kartuzy, spotkanie wyjazdowe, no i tutaj Olimpia jest zdecydowanym faworytem. Tak, ale też Kartuzja może sprawić niespodziankę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. No, tak, sytuacja jest bardzo podobna do tej, jaką ma w tej chwili Pogoń Szczecin, ta ekstraklasowa. Musimy wygrywać swoje, a później będziemy patrzeć na to, co robi rywal. Jeżeli my będziemy wygrywać, to rywal będzie czuł presję i może się gdzieś pośliznąć. My nie mamy nic do stracenia, to Olimpia jest takim głównym faworytem do awansu. My możemy zrobić coś ekstra i fajnie by było, jakby się to udało.
ostatnia kolejka spotkań także u pań. W ostatniej serii spotkań Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i drugi mecz, który bardzo nas interesuje, Czarni Sosnowiec, AZS UJ Kraków. Kibicujemy drużynie z Sosnowca, no i przede wszystkim kibicujemy drużynie Pogoń Szczecin, żeby potrafiła pokonać Śląsk Wrocław. Pamiętamy, że nie tak dawno rozegraliśmy zaległy mecz jesienny ze Śląskiem Wrocław tutaj w Szczecinie. Wtedy to spotkanie doszło do skutku, bo no, duży śnieg pojawił się na naszych obiektach. Mecz rozegrano dopiero wiosną. Udało się go wygrać, ale to nie było łatwe spotkanie. Zresztą Robert Dymkowski przed tym meczem mówił, że Śląsk jego zdaniem jest bardzo dobrze poukładaną drużyną taktycznie i potrafią tak naprawdę dostosować się do swojego rywala. I faktycznie, ten mecz był bardzo zacięty, wtedy udało się wygrać. Powtórzmy to we Wrocławiu. Nie mamy nic przeciwko temu. Warto też powiedzieć, że mamy lepszy bilans spotkań pomiędzy drużyną z Krakowa a zespołem ze Szczecina. U nas przegraliśmy 1-2, tam nasze panie wygrały 2-0. I to też jest taki ważny dodatkowy punkcik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych niedzielnych, po tych weekendowych meczach. Ostatnia kolejka spotkań piłkarskiej Ekstraklasy, ostatnia kolejka spotkań Ekstraligi Pań przed nami. To wszystko podsumujemy w ostatniej audycji Pogoń FM w drodze do Europy za tydzień we wtorek po 19:00. A za dziś dziękujemy. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet i Super FM. Dziękuję. I Sebastian Roszkowski, Super FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM.